Cześć! Witaj w już 8 odcinku naszej serii o sztuce, którą specjalnie dla Ciebie nagrywamy razem ze Stowarzyszeniem Nowy Port Sztuki z Gdańska. Dzisiaj opowiem Ci o stylu w architekturze i sztukach plastycznych, który rozwijał się na przełomie XIX i XX wieku, a o którym sam Salvador Dali powiedział tak. To najoryginalniejsze i najbardziej niezwykłe zjawisko w historii sztuki. A co to za styl? Opowiem Ci w tym odcinku. Zapraszam serdecznie. Secesja, bo to o niej dzisiaj Ci opowiem, to styl, który rozwijał się na przełomie XIX i XX wieku, a swój punkt kulminacyjny, w którym rozwijał się najlepiej, miał dokładnie w roku 1900, a więc około 120 lat temu. Więc bardzo, bardzo niedawno. Secesja jako styl rozwijała się w wielu krajach europejskich, ale w każdym z nich wyglądała delikatnie inaczej i też nazywała się inaczej. Głównymi ośrodkami sztuki secesyjnej w Europie była Hiszpania i tutaj przede wszystkim Barcelona, ale także Francja, gdzie odmiana secesji nazywała się Art Nouveau. Stolicą tej secesji był oczywiście Paryż we Francji. Bardzo ważnym ośrodkiem była również Belgia i tutaj secesja przede wszystkim rozwijała się w Brukseli, w stolicy. Ale mamy też takie trzy kraje, w których secesja rozwijała się delikatnie stylistycznie inaczej, była bardziej zgeometryzowana. I tutaj przede wszystkim Anglia z ośrodkiem w Glasgow, a także Niemcy, gdzie secesja nazywała się Jugendstil. I tutaj przede wszystkim Monachium jako stolica rozwoju tego stylu w Niemczech oraz Austria i Wiedeń, bardzo silny ośrodek sztuki secesyjnej. Tak jak wspomniałam przed chwilą, secesja rozwijała się w większości krajów europejskich, ale w każdym z nich wyglądała delikatnie inaczej. Ja jednak dzisiaj będę chciała przedstawić Ci takie wspólne cechy stylu secesyjnego, po których będziesz w stanie ten styl rozpoznać. Podstawową cechą sztuki secesyjnej zarówno w architekturze, jak i w sztukach plastycznych czy w rzemiośle artystycznym jest giętka falująca linia. Po tym zawsze rozpoznasz styl secesyjny. Secesja w kompozycji będzie również asymetryczna, dlatego że artyści bardzo lubili eksperymentować i nie lubili takiego ułożonego matematycznie świata, który byłby symetryczny. Prace secesyjne będą charakteryzowały się również bardzo rozbudowaną ornamentyką i taką ogólną dekoracyjnością. Osiągniemy ją na przykład m.in. poprzez stosowanie płaskiej plamy barwnej, która będzie obwiedziona ciemnym, bardzo wyraźnym konturem, bardzo często właśnie połączonym z tą naszą falującą linią, co ostatecznie daje właśnie ten efekt dekoracyjności w pracy. Formy, jakie pojawiają się, to są formy inspirowane światem organicznym i przede wszystkim ze świata organicznego artyści secesyjni będą bardzo dużo czerpiać ze świata roślin. Także bardzo dużo zobaczysz tutaj wici roślinnych i innych tego typu ornamentów, które właśnie z tego świata roślinnego się wywodzą. Artysta secesyjny inspiracji będzie poszukiwał nie tylko w świecie organicznym, ale też na przykład w stylach dawnych, które w historii sztuki już występowały i które już omówiliśmy. Na przykład będzie poszukiwać inspiracji dalekiej w sztuce średniowiecza, w sztuce gotyku przede wszystkim, ale również możemy tutaj znaleźć dalekie echo sztuki rokokowej. Artyści secesyjni czerpali również inspiracje ze sztuki Dalekiego Wschodu. I tutaj przede wszystkim na myśli mam inspirację barwnym drzeworytem japońskim. Ale nie tylko, bo również czerpali inspiracje ze sztuki ludowej, literatury czy poezji. Poza architekturą i sztukami plastycznymi w secesji bardzo mocno rozwijało się też rzemiosło artystyczne. I tutaj pojawiły się nowe techniki, ale również część starych technik została wskrzeszona. I tutaj przede wszystkim mam na myśli takie techniki, którymi operowała secesja, jak intarsja, jak witraż, metaloplastyka, szkło artystyczne. Przejdźmy w takim razie teraz do artystów secesyjnych. Zacznijmy od architektury i przedstawię Ci pięciu najważniejszych architektów europejskich właśnie tego stylu. Pierwszy z nich to francuski architekt Hector Guimard, który zasłynął z projektów wejść do paryskiego metra. Do dziś te projekty możesz zobaczyć w Paryżu przy wejściach do najstarszych linii metra. Drugim architektem jest Victor Horta, architekt belgijski, który w Brukseli zaprojektował słynny dom dla profesora Emila Tassela.
Jest to budynek uważany za pierwsze secesyjne dzieło architektoniczne. Trzeci architekt na naszej liście architektów secesyjnych to gwiazda tego stylu, czyli Antonio Gaudi. Możliwe, że o nim już słyszałeś, bo to bardzo popularny artysta. Jest to architekt kataloński, który w Barcelonie stworzył swoje dzieło życia i jest nim oczywiście kościół świętej rodziny, czyli Sagrada Familia. Jest to kościół, który jest niesamowity, jeżeli chodzi o wszystkie cechy secesji, które możesz w nim znaleźć. I jest to dzieło charakterystyczne, dlatego że nie zostało nigdy ukończone. Miasto Barcelona uważa, że ten projekt zostanie ukończony w 2026 roku, natomiast do tej pory prace były cały czas przesuwane. Inne wspaniałe realizacje secesyjne tego architekta w Barcelonie to dwie kamienice miejskie, Casa Mila i Casa Batlló. Też wspaniały popis cech secesyjnych zarówno w kształtowaniu architektury, jak i w detalach, które zdobią te budynki. I przenosimy się teraz do Wiednia, dlatego że następny architekt jest współzałożycielem Stowarzyszenia Secesja Wiedeńska, czyli Otto Wagner. Otto Wagner zaprojektował Das Majolika House, czyli dom majolikowy w Wiedniu, który całą fasadę ma pokrytą właśnie płytkami majolikowymi. Majolika to rodzaj wyrobu ceramicznego, który charakteryzuje się pokryciem nieprzezroczystą warstwą emali na zewnątrz, dzięki czemu efekt, który uzyskujemy, jest bardzo kolorowy. Piąty architekt na naszej liście to Józef Maria Olbricht, uczeń Otto Wagnera i współzałożyciel Stowarzyszenia Secesja Wiedeńska, a więc niesamowicie ważny przedstawiciel tego stylu w Austrii. Wkład Olbrichta w architekturę secesyjną w Austrii jest ogromny, bo to właśnie on zaprojektował słynny pawilon secesji w Wiedniu. Zobaczmy teraz w takim razie, kto reprezentuje secesję w sztukach plastycznych, a więc w malarstwie, rzeźbie i innych tego typu. Przede wszystkim tutaj mamy angielskiego grafika i ilustratora Aubrey Beardsley i jego słynną pawią suknię. Przepiękna grafika, która bardzo charakteryzuje właśnie styl artysty. Widzimy tutaj tą falującą, taką giętką, nonszalancką linię, której właśnie ten artysta słynął. Nasz numer dwa na liście artystów secesyjnych sztuk plastycznych to jest Gustav Klimt, czyli gwiazda secesji w malarstwie. Gustav Klimt to osoba, którą pewnie kojarzysz, bo jego sztuka jest chyba najczęściej przedrukowywana na różnych gadżetach artystycznych typu kubeczki i chusteczki, więc możliwe, że masz coś z Klimtem w domu albo twoi rodzice mają. A jeżeli chodzi o jego sztukę, no to przede wszystkim tutaj mamy inspirację mozaikami z Ravenny, więc będzie też bardzo dużo złota, bardzo dużo dekoracyjności, też takiej właśnie dekoracyjnej linii w tych jego pracach. Najsłynniejsze to będzie przede wszystkim pocałunek oczywiście. No i to, co ja bym chciała Ci jeszcze pokazać od siebie, co uważam, że jest bardzo piękne, to drzewo życia i myślę, że ono może Cię też zainspirować do wykonania dzisiejszej pracy, która będzie na końcu odcinka. Trzecim artystą, którego chciałam Ci zaprezentować jest Alfons Mucha, czyli czeski grafik i malarz, który zasłynął z takich wizerunków kobiet w stylu Belle Époque, czyli takich idealizowanych przedstawień kobiecych, w których te kobiety są zawsze opasane takimi wianuszkami kwiatów albo innych roślin i przedstawione na przykład właśnie w jakimś ornamencie roślinnym typu arabeska. Tutaj właśnie widzisz teraz jego cykl Cztery pory roku, w których te cechy są idealnie widoczne. Kolejnym artystą na naszej liście jest Otto Eckmann, czyli niemiecki grafik i ilustrator książek. Możesz zobaczyć jego prace takie jak Irysy czy Ślepowrony i bardzo widoczne właśnie w nich jest inspiracja drzeworytem japońskim, zresztą on sam również przecież był grafikiem, więc tą technikę wykorzystywał w swoich pracach. Widzimy tutaj płaską plamę barwną, która jest obwiedziona bardzo widocznym konturem. I piąty, zamykający naszą listę, to artysta polski Stanisław Wyspiański, który reprezentuje okres młodej Polski. Był powieściopisarzem, był poetą, ale również projektantem wnętrz czy mebli, i przede wszystkim oczywiście malarzem. Zasłynął z takich obrazów jak Macierzyństwo, w którym to widzimy wszystkie najważniejsze cechy secesji. Zobacz, że mamy tutaj płaską plamę barwną, która dodatkowo obwiedziona jest ciemnym konturem, który jest kształtowany bardzo dekoracyjnie. Stanisław Wyspiański był również projektantem witraży i do dzisiaj w kościele ojców franciszkanów w Krakowie możemy oglądać jedną z lepszych jego realizacji, jaką jest witraż Bóg Ojciec Stańsia. Podsumujmy w takim razie teraz, czego się dzisiaj nauczyłeś.
Wiesz już, kiedy rozwijała się sztuka secesji w Europie oraz jakie były jej główne ośrodki. Wiesz też, jakie nazwy przejmowała sztuka secesji w poszczególnych krajach. Wiesz już też, skąd czerpali inspiracje artyści secesyjni oraz jakie podejmowali tematy w swoich pracach. Potrafisz wymienić najważniejsze cechy charakterystyczne dla dzieła secesyjnego zarówno w architekturze, jak i w sztukach plastycznych. Znasz 5 najważniejszych i najbardziej popularnych architektów secesji europejskiej i tak samo twórców sztuk plastycznych, przede wszystkim malarzy, grafików i ilustratorów. A teraz czas na ćwiczenie. Wyobraź sobie, że jesteś projektantem secesji i chcesz zaprojektować ornament, który będziesz wykorzystywać w swoich pracach. Bo jak wiesz, sztuka secesyjna bardzo mocno opierała się na dekoracyjności i ornamentyce. Więc potrzebujesz zaprojektować taki ornament, który będziesz mogła wykorzystać w pracy malarskiej, albo na przykład możesz sobie wyobrazić, że jesteś projektantem rzemiosła, no i na przykład będziesz projektować okucie metalowe do balkonu, albo na przykład jakiś flakon perfum, albo jakąś broszkę, może biżuterię. Zaprojektuj wzór, na którym oprze się cała ornamentyka tego projektu. Możesz inspirować się tym, co na przykład w swoich pracach podejmował Gustav Klimt. Jak przyjrzysz się jego pracom, to bardzo łatwo zobaczysz, że pojawiają się tam powtarzalne, drobne elementy, które on po prostu układa w jakieś nowe kompozycje i w ten sposób buduje całą plastykę swojego obrazu. Zainspiruj się tym i stwórz swój własny motyw ornamentalny, który będzie właśnie utrzymany w nurcie secesji. Powodzenia! Jestem pewna, że pójdzie Ci to zadanie świetnie. Pamiętaj, że efektami swoich kreatywnych prac możesz podzielić się ze stowarzyszeniem na fanpage'u Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki na Facebooku, albo oznaczyć stowarzyszenie na Instagramie, wrzucić swoją pracę na story. Artyści ze stowarzyszenia czekają na Twoje prace. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że sztuka secesji przypadła Ci do gustu, a my widzimy się już w kolejnym odcinku, w którym będziemy rozmawiać o sztuce nowoczesnej. Do zobaczenia!